Pierwszy list do Koryntian, rozdział 14, komentarz. W 14 rozdziale listu jest przedstawiony porządek Boży dotyczący używania darów w zgromadzeniu. Jak już się dowiedzieliśmy, dary zostały udzielone każdemu wierzącemu z osobna przez Ducha Świętego w celu duchowego zbudowania. Mówił o tym rozdział 12, werset 7. Nie wystarczy jednak sam fakt posiadania czy otrzymania daru, gdyż jeśli ma on być przydatny dla innych, to musi być wykorzystywany zgodnie z Bożymi zasadami. W tym rozdziale zgromadzenie widziane jest jako zebrane na jednym miejscu lokalne świadectwo. Mówią o tym wersety 23 rozdziału 14, 26 rozdziału 14, 28 rozdziału 14, 33, 34 i 35 rozdziału 14. Jesteśmy pouczani, w jaki sposób zgodnie z Bożym porządkiem mają być używane dary podczas wspólnych spotkań. Porządek Boży może zostać zniweczony na dwa różne sposoby, a mianowicie z jednej strony przez przyzwolenie na ludzki nieporządek, z drugiej zaś przez przyjęcie ludzkiego porządku. Wierzący w Koryncie wyraźnie stracili z oczu porządek Boży właśnie poprzez tolerowanie pośród siebie niewyobrażalnego nieporządku. W Koryncie dochodziło nawet do pijaństwa i to podczas wieczerzy pańskiej. Oprócz tego można odnieść wrażenie, że udzielone przez Ducha Świętego dary znaki nie były używane w zależności od Pana. Wierzący ci przy pomocy udzielonych im darów wywyższali samych siebie, służąc jedynie własnej próżności. W dzisiejszym chrześcijaństwie raczej rzadko można spotkać nieporządek na taką skalę, jak to miało miejsce właśnie w Koryncie. A jednak spotyka się wszędzie wokół nas wspólnoty ludzi przyznających się oficjalnie do Chrystusa, a obierających sobie zasady, które są całkowicie niezgodne ze wskazaniami Słowa Bożego. Ogólnie rzecz biorąc, nie mamy więc dzisiaj do czynienia ze zjawiskiem ludzkiego nieporządku w takim stopniu jak wówczas w Koryncie, ale obserwujemy ludzki porządek, to znaczy ustalanie i praktykowanie zasad, które odsuwają na dalszy plan Boży autorytet w tym zakresie. Takie postępowanie jest tak samo złe, jak dopuszczenie do chaosu, a w swoich skutkach jest częstokroć nawet gorsze. W przypadku istniejącego jawnie nieporządku nie trudno o obudzenie sumień i zawrócenie z fałszywej drogi. Inaczej się ma sprawa z wprowadzeniem ludzkiego porządku. Jego niesłuszność nie jest tak łatwo zauważalna. Dlatego w wielu miejscach przyzwala się na wprowadzenie pełnych ogłady ludzkich zasad. Abyśmy uświadomili sobie powagę tego rodzaju niebezpieczeństwa, musimy pamiętać o tym, że zasadnicze prawdy Boże dotyczące charakteru i istoty chrześcijaństwa w praktyce zostały zaniechane przez wielu wierzących już bardzo wcześnie. Można to dostrzec w wielowiekowej historii Kościoła, zgromadzenia. Obecność Chrystusa w chwale jako głowy swego zgromadzenia, przebywanie Ducha Świętego na ziemi oraz niebiańskie powołanie Kościoła były tymi wielkimi, wzniosłymi prawdami, które niestety już krótko po odejściu apostołów niemalże zupełnie poszły w niepamięć. Bezpośrednim tego następstwem było pomieszanie chrześcijaństwa z żydostwem, co z kolei spowodowało, że szczerzy, choć bez właściwego poznania ludzie, próbowali podtrzymać porządek poprzez utworzenie klasy kapłańskiej, która odróżniałaby się od stanu laickiego na wzór żydowskich lewitów. Wypracowany przez kler ludzki porządek został powszechnie przyjęty i zaakceptowany, stając się podłożem, na którym opierają się wielkie systemy religijne w obrębie chrześcijaństwa. Przyjęcie ludzkiego porządku przyniosło ze sobą bardzo poważne konsekwencje, gdyż niemalże całkowicie zignorowano obecność Ducha Świętego i Jego kierownictwo w Kościele Bożym. Z trudem przychodzi nam uznać fakt, że podstawową i kardynalną prawdą dotyczącą współczesnego nam czasu jest to,
że boska osoba, mianowicie Duch Święty, jest obecna na ziemi. To On reprezentuje interesy Chrystusa na ziemi, pociesza, uczy, prowadzi, objawia nam prawdę i kieruje nami również przy używaniu darów oraz w zanoszonych modlitwach. Mówi o tym m.in. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 16 do 26 wersetu, Ewangelia Jana, 16 rozdział, od 13 do 15 wersetu, 1 Koryntian, 12 rozdział, 3 werset oraz list Judy, rozdział, albo inaczej werset 20. Jeżeli rozpoznawszy prawdę dotyczącą ciała Chrystusa oraz obecności Ducha Świętego, odłączymy się od wszelkich ustanowionych przez ludzi systemów, które w praktyce zaprzeczają tym prawdom, możemy słusznie zapytać, czy Pismo udziela nam światła co do kwestii, jak powinny wyglądać zgromadzenia wierzących w celu usługiwania Słowem? Właśnie 14 rozdział, który mamy teraz przed sobą, pokazuje jasno, że Bóg dał wyraźne wskazania co do pełnienia służby Słowa. Gdy Jego lud zbiera się jako zgromadzenie na danym miejscu, to, że przedstawione w tym rozdziale zasady stały się niemożliwe do urzeczywistnienia w religijnych systemach chrześcijaństwa, jasno dowodzi, jak dalece owe systemy odstąpiły od ukazanego w liście Bożego wzorca. Jeśli jednakże nasze duchowe oczy zostały otworzone na zło tych systemów religijnych, to możliwe jest postępowanie zgodnie z Bożym porządkiem. Jest to związane przede wszystkim z przyjęciem stanowiska zakładającego poddanie się pod kierownictwo Ducha Świętego, co będzie prowadziło do praktycznego urzeczywistniania Bożych zasad. W tym rozdziale znajdujemy trzy główne zasady odnośnie służby darami pod kierownictwem Ducha Świętego. Po pierwsze, powinniśmy dążyć do miłości, mówi o tym werset pierwszy. Po drugie, dary powinny być używane w celu zbudowania, mówią o tym wersety od 2 do 25. Po trzecie, dary powinny być sprawowane zgodnie z Bożym porządkiem, wersety od 26 do 40. Miłość jako naczelny motyw używania darów. Werset pierwszy. Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Zachowywanie miłości, zbudowanie i porządek Boży w zgromadzeniu są całkowicie zależne od nieskrępowanego działania Ducha Świętego. Apostoł Paweł już uprzednio wyraźnie podkreślił prawa Ducha Świętego w zgromadzeniu w rozdziale 12, a w 13 rozdziale przedstawił błogosławione cechy miłości. Teraz rozpoczyna nowy fragment o używaniu darów, łącząc go z wyraźnym napomnieniem nawiązującym do wcześniejszych pouczeń: dążcie do miłości. Gdyby zgromadzenie w Koryncie urzeczywistniało w praktyczny sposób miłość, to chociaż nie otrzymało jeszcze konkretnych pouczeń odnośnie Bożego porządku, z całą pewnością nie miałoby w nim miejsca wiele niepożądanych zjawisk i tak straszliwy nieporządek. Apostoł już wcześniej wykazał, że to jedynie miłość prowadzi do zaparcia się własnego ja. Stąd właśnie to napomnienie, aby dążyć do miłości, przeradza wezwanie do starania się o duchowe dary oraz instrukcje co do ich używania. Jedynie miłość będzie się troszczyć o to, aby wszelkie pobudki i działania były czyste i szczere, zarówno jeśli chodzi o gorliwe życzenie posiadania darów, jak i usługiwanie nimi. Miłość nie myśli o sobie, lecz szuka dobra i korzyści innych. A ponieważ Koryntianom wyraźnie brakowało miłości, to używali owych darów znaków, jak uzdrowienia czy mówienie językami w celu wywyższenia samych siebie. Apostoł napomina ich, aby dążyli raczej usilnie do daru prorokowania. W dalszym kontekście posługujemy się tym pojęciem dary znaki, oznaczającym te spośród darów duchowych, które są szczególnie rozpoznawalne w sposób widzialny, np. dar uzdrawiania, mowa językami.
Zbudowanie jako nadrzędny cel przy używaniu darów. Wersety od 2 do 4 rozdziału 14 pierwszego listu do Koryntian. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza, a kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. Napomnienie odnośnie starania się o dar prorokowania prowadzi apostoła do przedstawienia głównego celu przy używaniu darów. Jest nim zbudowanie. W wierszu 3 apostoł mówi o zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Natomiast wers 5 pisze o tym, aby zbór otrzymał zbudowanie. W wersecie 12 napomina, abyśmy obfitowali w te dary, które służą zbudowaniu zboru. Natomiast w wierszu 26 po raz czwarty czytamy, aby wszystko odbywało się ku zbudowaniu. Jeśli ktoś mówi w nieznanym języku, to może mówić do Boga o wielkich, tajemnych rzeczach, ale jeśli nikt tego nie rozumie, to nie ma z tego żadnego pożytku. Bo jeśli nie ma tłumacza tego obcego języka, to zarówno miłość, jak i życzenie, by zbór był zbudowany, powinny uświadomić mówiącemu tym obcym językiem, że nic to z sobą nie wniesie. Kto jednak prorokuje, mówi w przeciwieństwie do mowy językami do ludzi, ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Nie jest to ścisła definicja prorokowania, lecz raczej jego bezpośredni wynik. Jeśli pomyślimy o starotestamentowych prorokach, możemy być skłonni do ograniczania prorokowania do przepowiadania przyszłych, mających dopiero nadejść wydarzeń. Jednakże już w Starym Testamencie było to tylko ograniczoną częścią proroczej służby. Zasadniczym zadaniem proroka było położenie Słowa Bożego na sercu i sumieniu człowieka, i to właśnie w celu zbudowania. Podobnie ma się sprawa ze służbą prorokowania obecnie, w dobie chrześcijaństwa. W tym znaczeniu dar ten istnieje nadal. Czytając te wiersze widzimy, że darowi prorokowania apostoł przypisuje wielką wagę. Możemy zatem wnioskować, że jest to najbardziej znaczący dar pozostawiony zgromadzeniu. Dar, do którego powinno się szczególnie dążyć. Wersety 5 i 6. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. Tak wtedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiś pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. Owszem, języki mają również swoje znaczenie. Jednakże apostoł zadaje wyraźne pytanie, jaki pożytek przynosi mówienie nimi, jeśli nie ma nikogo, kto by je wyłożył. Jeśli zbór ma być zbudowany, może dziać się to tylko wtedy, gdy mowa usługującego będzie wyrazem objawienia, poznania, proroctwa lub nauki. W czasach apostoła Pawła byli jeszcze tacy, którzy rzeczywiście mówili w objawieniach, przekazując nieobjawione do tej pory prawdy Boże. Do czasu, gdy Słowo Boże zostało dopełnione, jak widzimy w Kolosan, rozdział 1, werset 25. Darem objawienia jest samo słowo w swojej treści. Ustał on więc wraz z chwilą, gdy spisane zostały ostatnie wersety Biblii. Poznanie wskazuje natomiast na dalsze przekazywanie wierzącym prawd już objawionych. Prorokowanie jest aktualnym zastosowaniem prawdy, położeniem jej na ludzkie serca i sumienia w ich bieżącym stanie. Podczas gdy nauka sama w sobie ma za zadanie dostarczyć pouczenia w zakresie jakiejś konkretnej sprawy. Wersety od 7 do 11. Wszak nawet przedmioty martwe,
które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra. Gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze? A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Tak i wy, jeśli językiem zrozumiałym nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Wiele, zaiste, jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Gdybym tedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi, cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem. Do zbudowania zboru nie wystarczy samo przekazywanie poznania, poruszanie sumień słuchaczy przez prorokowanie czy nauczanie określonych prawd biblijnych. To wszystko musi być podawane za pomocą łatwo zrozumiałych słów. Niejasne wyrażanie się nie jest duchowe. Jeśli nie ma różnicy w tonach, to muzyka nie wyraża żadnej melodii. Jeśli dźwięk wydawany przez trąbę jest niewyraźny, to jej brzmienie nie wywoła żadnej reakcji u słuchających. Także i służba słowem, sprawowana w tak zawiły sposób, nie przyniesie słuchaczom żadnego pożytku, gdyż będzie z góry pozbawiona mocy oddziaływania. Jeśli zatem służba ma być ku zbudowaniu, to musi być wykonywana w zrozumiały sposób, jasno wyrażający myśli Boże. W naturze każdy głos ma określone znaczenie, więc także i słowa mają swój określony sens. Jeśli używamy wyrazów, które nie niosą żadnego przesłania dla słuchaczy, to stajemy się niczym cudzoziemcy, którzy mówią językiem zupełnie niezrozumiałym, przypominającym jakiś bełkot. Werset 12. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. A więc, jeśli staramy się o duchowe dary, to nie może dochodzić do tego, że będziemy wywyższać samych siebie i wynosić się nad naszych braci, gdyż celem winno być przecież zbudowanie zboru. Powtórzmy to jeszcze raz. Zbudowanie dla miejscowego zboru, ta podstawowa zasada obowiązująca przy używaniu jakichkolwiek darów, jest zawsze nadrzędnym celem Ducha Świętego, do którego będzie on dążył. Tam, gdzie Duchowi Świętemu i jego działaniu nie stawia się przeszkód, miłość jest czynna i staje się wyznacznikiem w służbie. Gdzie tak jest, każdorazowe przemówienie i zabranie głosu służy zbudowaniu zboru. Wersety od 13 do 17 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 14. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem. Będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem. Będę też śpiewał i rozumem. Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie amen. Skoro nie rozumie, co mówisz, ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Zabranie głosu nie ogranicza się tylko do używania określonych darów w zborze, lecz też przejawia się w inny sposób. Winniśmy zostawić miejsce na działanie Ducha Świętego tak, aby jego kierownictwo przejawiało się w każdym rodzaju uzewnętrzniania myśli. Czytamy w tych wersetach o modlitwie, śpiewie, dziękczynieniu, czyli rodzajach służby, które przecież nigdy nie są nazywane darami. Niezależnie od tego, o jakikolwiek rodzaj wyrażania się mogłoby tutaj chodzić, zawsze ma się to dziać ku zbudowaniu. Jeśli Duch Święty rzeczywiście ma w danym zborze przewodzenie i panuje w nim miłość, to wszystko będzie przebiegało w taki sposób, że nawet ów zwykły wierny wymieniony w wersecie 16 będzie w stanie nadążyć za wyrażanymi myślami i będzie mógł dodać do nich swoje amen. Przez to zostanie zachowana społeczność i jedność myśli, których zewnętrznym wyrazem jest to krótkie słowo amen.
Wersety 18 do 20. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby innych pouczyć, niż 10 tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Potępiając nadużywanie mówienia językami przez Koryntian, apostoł nie kierował się absolutnie zazdrością, gdyż przecież sam mówił językami więcej niż oni. Jednakże on używa tego daru we właściwym miejscu, w obecności właściwych słuchaczy i w odpowiednim celu. Przysłowiowych 5 zrozumiałych słów, dzięki którym inni mogą zostać pouczeni, jest cenniejszych niż wypowiedziane w zgromadzeniu 10 tysięcy słów językiem niezrozumiałym. W swoim zwyczaju mówienia językami Koryntianie zachowywali się niczym małe dzieci, które lubują się w tym, co robi wrażenie. Apostoł jednak napomina ich, a tym samym i nas, aby nie byli dziećmi w myśleniu, lecz aby wobec zła byli jak niemowlęta, czyści i szczerzy. Mamy przecież starą, cielesną naturę, która jest gotowa, jeśli łaska Boża nas od tego nie uchroni, pokierować nawet modlitwą lub jakąkolwiek inną służbą w ten sposób, że będzie wymierzona przeciwko bratu lub siostrze. Jednak takie postępowanie jest przejawem duchowego zepsucia i niewłaściwego stanu. Chciejmy zatem dążyć zawsze do miłości i zbudowania. W zakonie napisano, to jest wersety od 21 do 25, pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 14. W zakonie napisano, przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna: prawdziwie Bóg jest pośród was. Apostoł Paweł przytacza tutaj na wstępie cytat z Księgi Izajasza, rozdział 28, od 11 do 12 wersetu, aby pokazać, że Bóg w dniach odstępstwa Izraela, kiedy to potrafili zawieść nawet prorocy, przemawiał do Izraelitów w obcych językach. Było to znakiem dla niewierzącego Izraela, który nie chciał być posłuszny jasnym wskazaniom Słowa Bożego. Tak samo rzecz wyglądała na początku chrześcijaństwa. Bóg dał dar mówienia językami na ten czas jako znak nie dla wierzących, lecz właśnie dla niewierzących i pozostawiał słuchaczy bez możliwości usprawiedliwiania się. Natomiast dar prorokowania, w przeciwieństwie do mówienia językami, nie służy tylko niewierzącym, lecz także i wierzącym. Jeśli wierzący zgromadzą się na danym miejscu i będzie używany wtedy dar mówienia językami bez wykładającego, to obecni niewierzący lub zwykli wierni, to znaczy prości wierzący, mogą dojść do wniosku, że osoby w tym zgromadzeniu oszalały. Natomiast podczas prorokowania sumienie niewierzącego może zostać dotknięte, a myśli jego serca objawione. Wtedy też będzie skłonny uznać, że znajduje się w obecności Bożej. Zachowywanie Bożego porządku przy używaniu darów. Werset 26. Cóż wtedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was
albo właściwie każdy z was, jak pokazuje uspółcześniona Biblia Gdańska? Gdy się schodzicie, jeden z was, albo każdy z was, służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Zanim apostoł rozpocznie swoje pouczenia odnośnie zachowywania porządku Bożego w trakcie zgromadzenia, odnosi się do postępowania Koryntian podczas zebrań. Wytłumaczył im, że mają wolność w modlitwie, śpiewie, wysławianiu, dziękczynieniu i prorokowaniu pod jednym tylko warunkiem, że wszystko będzie odbywało się w duchu miłości i zbudowania. Jak widzimy, wierzący w Koryncie zrobili z tej wolności użytek, ponieważ każdy z nich się udzielał. Niestety jednak także jej nadużywali przez to, że nie postępowali godnie i w należytym porządku, jak widzimy w wersecie 40. Tym samym wolność ducha przekształciła się w krótkim czasie w swawolę ciała. Aby skorygować ten niewłaściwy stan, apostoł nie proponuje jednak wcale zastąpienia praktykowanej wolności przez służbę tylko jednej osoby, na przykład pastora. W chrześcijaństwie tak właśnie się stało i poprzez ludzkie próby zachowania porządku całkowicie została zatracona wolność w służbie. Apostoł mówi, niech wszystko się dzieje ku zbudowaniu i aby było to możliwe, przedstawia porządek Boży. Przez to właśnie zapewnia pełną wolność w służbie, nie pozostawiając jednak miejsca na jakiekolwiek nadużycia w tym zakresie. Wersety 27-28. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada, a jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. Na wstępie apostoł rozważa kwestię mówienia językami. Jeśli więc ktoś posługuje się nimi, to niech będzie takich dwóch lub co najwyżej trzech. Przy tym jednakże musi mieć to właściwy przebieg, czyli powinien być obecny ktoś wykładający. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, apostoł nie przyzwala na używanie tego daru. Wersety 29-31. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. Jeśli mają przemawiać prorocy, to niech ich również będzie dwóch lub trzech. Inni natomiast mają oceniać to, co słyszą. Zarówno mówca, jak i też słuchacze mają swoją osobistą odpowiedzialność. Słuchający mają osądzać, czy to, co jest mówione, pochodzi rzeczywiście z ducha. Każdy mówiący powinien pozostawić miejsce dla innych, którym również może być dane jakieś słowo, tak aby rzeczywiście mogli jeden po drugim prorokować w celu pouczenia i pocieszenia wszystkich obecnych. Staje się przez to jasne, że wszelka służba, która odbywa się w zborach na zasadzie jednoosobowej wyłączności, nie odpowiada Bożemu porządkowi. Wersety 32-33. A duchy proroków są poddane prorokom, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Dalej czytamy, że duchy proroków mają być poddane prorokom. To wyraźne stwierdzenie jednoznacznie wyklucza możliwość nagłego pobudzenia do służby pod wpływem jakiegoś niekontrolowanego impulsu. Niepowściągliwość w mowie jest typowa dla ludzi przemawiających w mocy demonów i prowadzi do zakłócenia porządku. Bóg nie jest sprawcą nieporządku, lecz pokoju. Wszelki przejaw chaosu w zgromadzeniach ludu Bożego nie pochodzi od Boga. Wersety 34-35.
Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi, a jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Możliwość prorokowania w zgromadzeniu nie dotyczy jednakże sióstr. One powinny w zgromadzeniach milczeć. Zalecenie to w żaden sposób nie poddaje w wątpliwość ich zdolności czy obdarowania. Milczenie kobiet na forum jest zgodne zarówno z ustanowionym przez Boga porządkiem w stworzeniu, jak i z nadanym przez Mojżesza prawem, wskazującym na uległe stanowisko kobiety. Zakres wolności kobiet obejmuje sferę domową. Publiczne przemawianie kobiet oznacza dla nich okrycie się hańbą. Wersety 36-38. Czy Słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was samych dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem, albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem pańskim. A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Zalecenia apostoła kończą się wyraźnym akcentem, że podane tutaj myśli są przykazaniem pańskim. Posiadają bowiem w pełni autorytet Słowa Bożego, które odnosiło się nie tylko do zboru w Koryncie, lecz do wszystkich zgromadzeń ludu Bożego na ziemi. Zatem nieprzyjęcie słów apostoła zarówno wtedy, jak i dziś jest równoznaczne z odrzuceniem Bożego Słowa skierowanego do Kościoła Bożego. Podporządkowywanie się Słowu Bożemu jest sprawą najważniejszą. Godzi się, aby zgromadzenie Boże było uległe Panu i Jego Słowu. Słowo Boże nie wywodzi się ze zgromadzenia, lecz jest do niego skierowane. Poddane od Boga zgromadzenie Boże zatem nie uczy, lecz samo jest pouczane. Duchowe usposobienie każdego wierzącego będzie rozpoznawane po tym, czy uznaje spisane przez apostoła Pawła słowa jako przykazanie pańskie, czy też nie. Lekceważenie i podważanie słów apostoła było i jest równoważne z odrzuceniem bezpośrednich przykazań Pana i buntem przeciwko nim. Z takim, który próbuje uciec przed odpowiedzialnością bycia uległym wobec Słowa Bożego, apostoł rozprawia się krótko i zdecydowanie mówiąc: jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Z kimś takim apostoł nie miał zamiaru się sprzeczać i czegokolwiek mu dowodzić. Dosłowne tłumaczenie brzmi: a jeśli ktoś jest niewiedzący, to niech niewiedzącym pozostanie. Czyli jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany, albo inna forma: jeśli ktoś jest niewiedzący, to niech niewiedzącym zostanie, pozostanie. Wersety 39-40. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie, a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. W tych słowach apostoł podsumowuje swoje poprzednie pouczenia, kładąc Koryntianom raz jeszcze na sercu, aby starali się, i to gorliwie, o dar prorokowania, lecz też, by nie zabraniali mówić językami. Wszystko bowiem powinno odbywać się w należytym porządku. Zasadniczo jednak, niezależnie od tego, jakie rodzaje darów duchowych występują w zgromadzeniach, zawsze chciejmy zadać sobie następujące pytania. Czy odbywa się to w miłości oraz ku zbudowaniu innych? Czy wszystko dzieje się zgodnie ze wskazanym porządkiem Bożym? Przypomnijmy sobie zatem jeszcze raz trzy główne napomnienia tego 14 rozdziału 1 listu do Koryntian. Po pierwsze, w pierwszym wersecie: dążcie do miłości. Po drugie, wszystko niech będzie ku zbudowaniu. Wiersz 26. Wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Werset 40. Koniec rozważania 14 rozdziału 1 listu do Koryntian.